Cześć, witam Cię na moim kanale, ja jestem Jessica i dzisiaj zabieram Was na retrospekcję, na takiego małego vloga, w którym właśnie zabieram Was na zakończenie sezonu Funky Flava, ale też na zakończenie development programu, który zaczynałam w zeszłym roku w Bydgoszczy. Także dzisiaj zabiorę Was za kulisy, pokażę Wam, czym tak naprawdę się zajmowaliśmy w ten dzień, bo to nie były tylko i wyłącznie pokazy taneczne. No i przede wszystkim zapraszam Was do subskrybowania tego kanału z dzwoneczkiem, abyście byli na bieżąco z nowościami i koniecznie zostańcie do końca, aby zobaczyć metamorfozy naszych uczestniczek z zeszłorocznego programu i również jaką niespodziankę im przygotowaliśmy. Miłego oglądania! Dzień przed zakończeniem, które zobaczycie już za chwilę, mieliśmy zakończenie sezonu w mojej szkole tańca Funky Flava. Już tutaj byłam mega zmęczona po przygotowaniach, które tak naprawdę trwały kilka miesięcy i oczywiście próbach wszystkich grup w dzień występu. A czekał mnie jeszcze kolejny dzień i kolejne zakończenie, tym razem programu treningowego, na które Was serdecznie zapraszam. Sprawdźcie, jak sobie poradziłam i zostańcie do końca, aby zobaczyć reakcję dziewczyn programu na niespodziankę, którą dla nich przygotowałam. Dostać do tego, nie? Ja jutro wyślę, nie, może nie jutro, ale zacznę już pisać feedbacki i wyślę im feedback i wyślę im materiały, więc i listę zrobić, nowy Google Docs i listę, żebym ja mogła im usiąść i napisać krótkie feedbacki każdej i wtedy przekopiuję, wyślę maila i dam dostęp do folderu. Jestem nieżywa. Lecimy, kolejne zakończenie roku, zakończenie programu zrobić. Od tego jeżdżenia, ja Ci nie mówiłam, Wojtek, mam kolano do wymiany. Nie od kończenia. Ale ja wiem, od bo teraz. Hej! Żyjecie? Nie. Tak, Jessica, bez świateł, bez ubrań, chyba dopiero na generalną kroję, nie? Jak wolicie, jeśli macie jakieś newralgiczne rzeczy, które się boicie, że mogą różnie się zachowywać, to ja bym radziła ubrać teraz. Dla waszego komfortu, żeby sobie spróbować i ewentualnie jeszcze coś pomyślić do występu, bo później będzie za dużo nerwów. Prawdopodobnie, jakby będziecie miały próbę, to ja będę siedzieć przy świat. Jak coś, to możecie wbijać sobie i robić jako pierwsze. A tam nie ustawiacie już nic? Nie, my jak zaczniemy, wy możecie wejść. W sensie, nie, o to chodzi. Jeśli wy chcecie zacząć, to my zaczekamy na kolejność, a jeśli jeszcze się... Tak, jeśli nie ma w tancerzy, więc jak ty masz, to możesz sobie nawet ustawieniowo. To chodźcie. Przede wszystkim chodzi o drogi. Dobra, żebyście widziały, ile macie do przejścia. 5, 6, 7, idziesz. Raz i na dole już szybko. 4, 5, 6, stop. Czekajcie, muszę górę ustawić. Dlatego teraz, jak jesteście na scenie, to po to jest, to dali nam wejść, żebyście mogły sobie sprawdzić i kodować, jeśli ja wam mówię. Tu na tym kafelku nie ja powinnam pamiętać i widzieć, że stanęłyście źle. Tylko ty musisz swoją pozycję jedynie zapamiętać. I to jest twoje zadanie i niech to będzie dla was dzisiaj taka nauka też, jako kolejna lekcja i kolejne spotkanie, żeby nauczyć się przyjmować informacje na stagingu. I nie ma też wtedy przestrzeni na emocje, czasem może być tak, że ktoś na was ryknie, nawet z grupy, ej, przesuń się, albo cokolwiek. Nie bierzemy personalnie, bo... Jessa, czy możemy zaczynać? Tak, tak. Kończy się filmik i zaczyna się wasze intro, dobra? I wtedy sobie możecie wchodzić, to trwa 20 sekund, tak jak słyszałyście, i zaczyna się numer. Możemy puszczać intro. Środek to jest to. Uważajcie na światło z tyłu. Filmy się nie zgadzają. Frontu zrobimy też tylko takim radnym. Nie wiem, czy. Chcesz chodzić z frontem, żeby miałem na twarzy, nie? A pokaż ciepło. Środek jestem ja, to jest to przecięcie, dobra? Jakby. O. Bądź
goście tutaj 15:45. Do tego czasu macie fraj, odpocznijcie, naprawdę serio, pijcie dużo wody. No, będzie potem nerwówka, a teraz sobie zróbcie taki czas trochę, żeby się wychillować. Bardzo was proszę, ja wiem, że jest ciepły dzień. Nie pijcie alkoholu przed występem. Po występie możecie sobie robić co chcecie. Możecie jej pół litra wypić. Ciurem. Gdzie jest Sandra? Piękna masz tam sukienkę. Aga, musisz jechać. Czekaj, Aga albo Sandra musi jechać z Natką. W momencie, kiedy dziewczyny udały się na przerwę i miały chwilę relaksu, my udaliśmy się do pobliskiej kawiarni, abym mogła przygotować część prezentu i niespodziankę dla dziewczyn, którą właśnie otrzymają na koniec dzisiejszego dnia. I sobie po prostu zejdziemy, nie wiem, którędy, o, dziewczyny tędy wchodzą, nie? Dobra, no i wtedy zaprosimy, leci intro do High Heels. Lecimy za wysoko, dziś palam taki, no i na stół, nie pytaj, jakby ciała nikt nie tu nie widział. Ja nie wydałam, choć to kiedy każdy nie wylatowała z tego sceny. Do utworu. Ona będzie z lewej teraz. No, jak nam to nic nie zmienia. Bo teraz po prostu było niedogadanie przez to, że myślałyśmy, że pójdziemy na krzyż i dlatego się tak zderzyłyśmy troszeczkę. Ale jedna prośba, jedna kwestia. Jak coś takiego się wydarza, to za bardzo widać u was. No, dobra. Takie coś, za bardzo widać, bo nawet jak coś takie, to się dzieje non-stop na scenie, to się dzieje. Ale po prostu, żeby nie było takiej mocnej reakcji i w ciele, i wszędzie, jakby nie wiadomo, co się wydarzyło. No i już wiecie, że ja nie będę krzyczeć potem, bo ja nie wygram tutaj pucharu za najlepszego nauczyciela świata. Bo nie było głosowania. Nie. Po prostu wiecie, o co mi chodzi. Tak jakby nie, to moje ambicje nie skrzywdzi, jeśli ty staniesz źle. Dobra, spoko. Tylko najważniejsze, żebyście nie dawały po sobie poznać. Okay. Tyle i na spokojnie. Super w ogóle, nie jest sztos. Nie, było fajnie. To mega wyglądało. It's actually like it's fire. This Koreo and you are fire. Like for it. Chciałbym zaprosić na scenę choreografkę. Brawa dla Jessica i Ali. Let's go! Ja przeważnie nie robię castingów do swoich programów, ponieważ wychodzę z założenia, że casting robi się sam. Jeśli pracujemy dogłębnie na tych wszystkich aspektach, nie tylko tanecznych. I bardzo się cieszę, bo dziewczyny, to na czym mi najbardziej zależało, to żeby dziewczyny po tym programie miały materiały i mentalne, i takie fizyczne do pracy jako tancerki, jako nauczycielki. No i faktycznie część dziewczyn zaczęło już działać w trakcie tego programu, prowadzić swoje lekcje, prowadzić swoje warsztaty, swoje projekty. Niektóre z nich otworzyły w ogóle swoje szkoły tańca, więc to jest kosmos. I tak właśnie ta kobieca energia działa, jeśli się z nią pracuje i sobie wyrównujemy, bo musimy mieć jedną i drugą, nie? Tak to wygląda, żeby było yin i yang. Więc jestem z nich przeogromnie dumna i cieszę się, że tak naprawdę wychodząc z tego programu tak pracowaliśmy ciężko, że byliśmy i w Dzień Dobry TVN nas zaprosili. I byliśmy teraz na Evolve, na największym europejskim takim właśnie wydarzeniu dla kobiet. Także cieszę się, że to właśnie z nimi mogłam to wszystko przeżyć, z nimi to też organizować i być w tym. No i to są kobiety, mnie niezwykle inspirują. Więc cieszę się. Kobieta, siła, w mężczyznach też, jak mają silną kobietę, prawda? Więc bardzo się cieszę, że będziecie mogli je zobaczyć. Tutaj też do foto i wideo. Uważajcie, chłopaki, bo dziewczyny biegają wszędzie. One będą wszędzie, więc no, zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być i przynieść trochę tej kobiecej werwy. Także nasze boss ladies, dzisiaj nogi na stół, bo już mają ostatni występ w tym sezonie. Wielkie brawa dla Jessy i do dziewczyn!
jak się tańczyło? Fajnie. Najgorzej Natalia u siebie tańczyć, nie? No, podwójny stres. Nie, siadaj. Nie, nie, nie. Okej, słuchajcie, jakbyście mogły to tam do końca zaczekać, bo tam mają być jeszcze dla was dyplomy, takie sprawy. Ja mam dla was mały upominek, ponieważ ten, który miał dojść, to nas wyrolowali i nam nie wysłali. Więc jutro do końca dnia, mam nadzieję, dostaniecie dostęp do czegoś. Mam nadzieję, że zrobiło wam się miło i zobaczycie, jaką drogę przebyłyście. Więc jutro dostaniecie do tego czegoś dostęp. Nie będzie to moje konto bankowe, bo tam nic nie znajdziecie. Ciebie coś dla ciebie. Musimy podziękować za te wspaniałe pół roku. Wszystkie życzenia są tutaj. I należy ci się coś, bo jesteś po prostu niesamowita. I nas wszystkie podniosłaś. Nie tylko na duchu, ale no ogólnie. Dziękujemy bardzo. Tam jest ważniejszy trendem w środku. Ile cię kosmos w jedną stronę. O Jezu! Dziękuję wam strasznie. Przyda mi się i w końcu się wybiorę. W ogóle moja koleżanka tam pracuje, więc my się spotkamy. Strasznie wam dziękuję, dziewczyny. I tam są, Anna, tutaj są jakieś od was życzenia. One są krótkie, ale no, szczere i... A, bo muszę przeczytać, żebyście wy też widzieli. Dziękujemy za poświęcony czas, przekazaną wiedzę i cierpliwość, za wszystkie łipy i obdarte kolana, drużyna Białego Oka. Bardzo wam dziękuję za ten sezon, za to, że tyle przeżyłyśmy razem tutaj, dobrego i niedobrego. I za to, że wytrzymałyście, bo to wy jesteście te, które mają najmocniejszy charakter, które się nie poddały dla siebie. Więc to jest dla was gromkie brawa za to. I mam nadzieję, że zobaczymy się albo w przyszłym sezonie, albo gdzieś w świecie, albo gdziekolwiek indziej. Jeszcze będziemy się żegnać oficjalnie, ale tak ode mnie. Ja jestem z was mega, mega dumna, bo to, że się nauczyłyście super tańczyć, to jest jedna rzecz, ale mam wrażenie, że się obróciłyście po prostu do góry nogami i zaczęłyście w siebie faktycznie wierzyć. A nawet jeśli to jeszcze nie jest ten poziom, który byście chciały, to już jest proces, który się zaczął. A jak były zgrzyty między wami, czy były białe oczy, to też jest proces i wskaźnik na to, że coś was triggeruje i coś was zaczyna się zmieniać. Więc te złe rzeczy wcale nie są złymi, tylko one wam wskazują drogę. Śmiechy! Jeden. Jeszcze raz. A, jeden. No shit, I ain't never been a liar. Wow, no to jest do tego, jak się trenują, to wiecie, o co chodzi. Ja to chcę. Ja to myślę. No tak. No a co ty myślisz? Chyba James Bond. Ja w ogóle mam tyle tytułu, a nie miałam. Nie wiem. Jezu. Jezus. Ja będę jak moja mama. O Jezus. Zajdę na zawód. Pokaż sobie, no tak mój ja. Ej, wiecie co, aż mi jest tutaj gorąco bardziej niż było. Ej, to może każdy. Tak zakończyła się jedna przygoda z tymi wspaniałymi kobietami. Jeszcze nie wiedziałam, że spotkamy się znów i to bardzo szybko. Ale o tym dowiecie się więcej w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się za tydzień na kanale. Wleci kolejny odcinek, tym razem w trochę innej odsłonie. Także koniecznie sprawdzajcie. No i pamiętajcie o subskrypcjach. I jeśli wam się podobało, to możecie zostawić jakąś łapkę w górę. Do zobaczenia.